przyjechał Polak, obwiesił się aparatami Zorka radzieckimi, fotograficznymi, poszedł na największą ulicę znaną na całym świecie, Canebière w Marsylii i chciał to sprzedawać. No od razu policja go zgarnęła, nie ma cła opłaconego, nie ma takiego. I zaaresztowali go, zadzwonili do mnie, żebym przyszła i wyjaśniła sprawę. On mówi, no jak to, w kraju kapitalistycznym nie ma wolności, że ja nie mogę sobie sprzedawać? Ale zapamiętałam rozmowę i słowa policjanta, żandarma francuskiego. Bo on od razu powiedział, że on chce mieć francuskie obywatelstwo, że chce tu zostać, że w ogóle i tak dalej. A ten młody chłopak mówi tak, jeżeli pan tak łatwo rezygnuje ze swojego obywatelstwa, to ja nie wierzę, że pan pokochał Francję i francuskie obywatelstwo.